naszego narodu, ponieważ są dziedzictwo historyczne. A gdybyśmy zapomnieli o przeszłości, to jakim byśmy byli krajem? Właśnie dzisiaj również symbolicznie oddacie im hołd, prawda? Tak jest. Jest przewidziane tutaj w trakcie uroczystości ułożenie znaku Polski Walczącej Zewniczy oraz odśpiewanie piosenek niezakazanych. Ty, jako młody człowiek, jak oceniasz świadomość młodych Polaków? Czy oni pamiętają o tych wydarzeniach z 1944 roku? No niestety nasze społeczeństwo uległo praktycznie całkowicie laicyzacji i mało kto zna dobrze historię nie tylko naszego narodu, ale nawet niedawne wydarzenia jak rok 1944, czy chociażby 89, więc co tu dużo mówić, historia niestety odeszła do lamusa, nie uczą rzeczy, których powinni uczyć w szkole i młodzi nie pamiętają. A nie pamiętając o takich wydarzeniach, tracimy tożsamość narodową. No właśnie, wy kultywujecie patriotyzm, o czym powinniśmy szczególnie pamiętać, mówiąc o Powstaniu Warszawskim? Przede wszystkim powinniśmy pamiętać o młodych ludziach, tacy jak my, którzy wiedząc, co ich czeka, którzy znając swój dalszy los, bez wahania postanowili rzucić swoje życie na szale i ratować ojczyznę. Pięknie, to przedstaw się jeszcze. Nazywam się Paweł Witkowski, reprezentuję tutaj Związek Strzelecki Strzelec oraz Młodzież Polską. Tak jest. Dziękuję Ci serdecznie. Dziękuję również. Nie widziałem plakatu z tego, nie rozumiesz, że jesteś taki nudny.